Witam serdecznie, pokażę jak upiec pyszne, popękane ciasteczka. Do przygotowania ciastek będziemy potrzebowali 340 g mąki pszennej, 2 jajka, 150 g cukru pudru, 120 g masła o temperaturze pokojowej, 2 łyżeczki kakao, niepełną łyżeczkę barwnika spożywczego o kolorze czerwonym, po jednej łyżeczce cukru waniliowego, proszku do pieczenia, sody, szczyptę soli, 1 łyżeczkę soku z cytryny oraz cukier puder do obtoczenia ciastek przed pieczeniem. Do mąki dodaję kakao, barwnik, sodę, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, sól i dokładnie mieszam. Do miski przekładam masło o temperaturze pokojowej, dodaję cukier puder i miksuję na puszystą masę. Następnie dodaję po jednym jajku i nadal miksuję. Gdy jajka połączą się z masłem, dodaję mąkę, sok z cytryny i nadal miksuję, tak aby składniki się połączyły. Z gotowego ciasta formuję nie za duże kulki i dokładnie obtaczam w cukrze. Gotowe ciastka układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, pomiędzy ciastkami pozostawiam kilkucentymetrowe odstępy. Blachę z ciastkami wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ciastka będę piekła około 15 minut. Długość pieczenia zależy od piekarnika. Upieczone ciasteczka zdejmuję z blachy i odstawiam do wystudzenia. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Ciastka są gotowe, można się częstować. Życzę udanego wypieku i smacznego. Z podanych porcji wyjdzie około 40 ciasteczek.